Witam Was dzisiaj w następnym epizodzie mojego podcastu Gina's Excellent Encounters i tu jest numer 5, dzisiaj po polsku, bo dzisiaj mam swojego dziadka tu ze mną. Cześć dziadek. Cześć. I dzisiaj będziemy gadać o jego życiu, ale tak od początku, aż się jego dzieci urodziły, bo potem reszta się mogę jego dzieci spytać zaś. No to jakby się tak przedstawił, na krótko. No, jest mi na imię Herbert. Nazwisko moje brzmi Świder. Urodziłem się 15 stycznia 1928 roku w Krakowie, w Polsce. Mhm. Jako syn Ryszarda i Marii Świder. Okej, okay, no to super. No właśnie to też było właśnie moje pierwsze pytanie. Kiedyś i kiedy się urodził? To w Krakowie, ale ojciec i matka nie byli z Krakowa, nie? Nie. Urodziłem się w Krakowie dlatego, bo mój tata dostał tam robota w fabryce sygnałów kolejowych. Hmm. No i tam my się przeprowadzili, bez imię, a ja się tam dopiero urodziłem. Aha. Ty jest najstarszy? No i młodszy z dzieci. Było nas trzech. Siostra Aniela, najstarszą. Mhm. Brat Roman był 2 lata starszy ode mnie, a potem ja, 28 roczny. Bo ciotkę Anielę to jeszcze pamiętam, ale brata Romana chyba nie pamiętam. Bez wojny zginął. Aha. No to temu. Ja to jeszcze będziemy na ten temat gadać. No to poopowiadaj trochę o ojcu i matce. Co oni robili? No, tata był z zawodu ślusarz-kowal. Mm-hmm. No a mama była wyuczona krawcowo. Okej. Okay. No. I to w tych zawodach też potem pracowali? Ja. Bo, ja. No ale po pierwszej wojnie światowej w Polsce była bieda, było bezrobocie i mój tata był bezrobotny. Mm-hmm. A mieszkali my u moich dziadków, u Maśków z rodziny mamy. Mm-hmm. No i tata chciał jakoś ta rodzina utrzymać, bo trzeba było jeść. No wiadomo, jak masz troje dzieci. Bo roboty nie było. Mm. No i zaczął podrobiać pieniądze. Okej. Okay. Zaczął podrobiać pieniądze, zrobił sobie taką sztanca. Mm. Wydłubał, wyfrezował to jakoś, to nie wiem jak to robił, bo mnie jeszcze wtedy nie było. Mm. Ale także zrobił 2 złotówki. Aha, to nie papierowe pieniądze? Nie, to były bilon. Okej. Okay. Bilon. A robił to z gorków aluminiowych. Aha, bo 2 złote były z aluminium. No, to nie było, to był stop taki. Aha. No, ale tata nie miał, no, te gorki aluminiowe mamie wziął do gotowania i no i z tego robił krążki, no i sztancował to. Aha. Ale co, niedługo. Niedługo, bo brat od mojej mamy był kawaler. A też chciał chodzić na muzyka, nie? No i to tata mu dał tych złotych po 2 złote, a to było dużo pieniędzy. Okej. No i jak był w knajpie u Berty, tak godą jak to było, nie? No. Jak był u Berty, no to płacił tymi 2 złotymi, nie? I to tak. Jego koledzy tak zaglądali, skąd on do roboty nie chodzi, a mu 2 złote, nie? Ja. No ale no, to mu tam obleciało, ale potem mój tata pojechał do Grzabej, do restauracji. No i też kupił sobie piwo, no i chciał wymienić te pieniądze na prawdziwe, na resztę prawdziwych, nie? Okej. No i ta karczmorka, tam za starej Polski to tak było. Na stole była taka gumowa, taki krążek gumowy i rzucała te pieniądze na ten krążek, jaki dźwięk dawały. Okej. Okay.
No i co, że to podpadło. O, okej. Ten dźwięk był inny, nie? Aha. I poszła na policję, bo tam był zaraz posterunek policji i zgłosiła to i zaraz tacy brali. Co mu się stało potem? No nie, no ale potem robili rewizję u Maśki, nie? Bo mama, młodzi mieszkali u Maśki. Nie. Robili rewizję u Maśki, ale nie znodli tego, ale zaś był taki sąsiad uczciwy i powiedział tym, co to szukali, tym śledczym, kaj tam mogą to znojść, a ojciec ta presa ciepnął do studnie. A ten Junek Maroszczyków, ten Junek Maroszczyków to widział. Takaj za stodołą i zaglądał. Ale. Jak ten ojciec to ciepuje do tej studnie. I powiedział tym śledczym, nie? Kaj mają szukać. No i wzięli drabina i spuścili drabina do studni. Jeden tam blos i wyciągnął ta presa. No i potem tata do sądu, nie? Zaraz go do Pszczyny zawieźli. A Piechty szedł. Piechty szedł do Pszczyny, no, do więzienia, bo tam był ten Zuchthaus. Potem była rozprawa sądowa. No i dostał 3 lata siedzieć we więzieniu. O Jezus. A się go pytali, a po jakim mu to tak robił te fałszywe pieniądze? A tata powiedział, no, a co żech miał robić? Rodzina żech miał, miałech już 2 dzieci, żonę na utrzymaniu, a roboty żech nikaj nie dostał. No i tym w sądzie tak jakoś zaznaczyli, że jak się kaj pobliżu będzie wolne miejsce do jego fachowca, nie, no to mają mu ta robota załatwić. I tata dostał ta robota w Krakowie, w fabryce sygnałów kolejowych. A, ale to było po tych 3 latach? Albo, ja. Po 3 lata siedział. No. Po tych 3 latach. No i... Nie dostał w zawieszeniu i musiał siedzieć. No. No to tu jeszcze właśnie mama siedzi, ale niestety bez mikrofonu i podsłuchuje. Także no ja, ale... No to nie, że to mama siedzi. Niech słucha, bo tego może nie wiem. No właśnie, inny, że ci, co słuchają nos, potem ją łonem nie słyszą. No i co? Potem się zbliżał termin. W Niemcach tam Adolf doszedł do władzy i zaczął się zbroić. No i w Polsce się też ruszyła ta, no, więcej te roboty było. Zakłady przemysłowe już zaczynały robić, potrzebowali węgla, no i tata dostał, bo się staro było robota bliżej tutaj na Śląsku. No i dostał robota w kopalni w Brzeszczach. A jak długo tam mieszkaliście w Krakowie? Rok albo 5 lat. Czekaj, bo se to muszę policzyć. Ja się urodziłem w 28. W 35 my już byli na u Maśki. No 28 to 7 lat. Nie? 7 lat, ja. No. No to my mieszkali 7 lat w Krakowie. Ja się już tu przeprowadził razem z nimi do Maśki. Do Brzeszczy. Bo tam tata dostał robota i mieszkanie. Jest w bloku, na kolonii. Dostał i mieszkanie. No i ja tam potem zaczął chodzić do szkoły podstawowej. W Brzeszczach. A do przedszkola żeś nie chodził? Albo było coś takiego? Nie było. Było ochronka, to nazywali. To no, chodziłem do tej ochronki. No ale no, jak to dziecko, to z tego nie pamiętam wiele. I no tyle wiem, że chodził do ochronki. A potem, jak przyszła wojna, 39 rok, no to u nas było taki tryb uciekać przed Niemcami. Uciekać przed Niemcami, bo oczy wydłubują. Mordują ludzi. No i do nas do Brzeszcz przyjechali, bo
dziadek Maśka, Furum, ciotka Konstanta, żona od tego ujka, co to te dwa złote biuro, bo taty z dziećmi. I przyjechali do nas do Brzeża, że mamy uciekać, bo Niemcy jadą i wszystkich mordują. A jeszcze my mieli świnia we chlewiku, mogli my tam chować, nie? No i to jeszcze mama Gipko poszła po takiego chłopa, co umiał zbijać, zabił ta świnia i tako, i no wytrybił, no bez tych flaków, wszystko na fura i zaczynamy wyjeżdżać, uciekać. No ale kaj tu uciekać, no to kaj, no. Najbliżej może najlepiej było do Krakowa. No i siedlimy na ta fura, mama, dziadek, ciotka, babka Maśczyno i ta świnia i dzieci i jechaliśmy. A przyjechaliśmy do Rojska, koło Oświęcimia. Tam były koszary wojskowe. Polskiego wojska. Polskiego wojska, no pewno. I oni też już ewakuowali się i polili te wszystkie dokumenty wojskowe na takim, na takiej kupie papieru. I tak my dojechali aż do... Tak my dojechali aż do Bobrku. Bobrek to jest miejscowość, jak się jedzie z Oświęcimia na Ksanów, na Kraków, tam w tę stronę. A tam na Wiśle, już nie wiem, czy to było na Wiśle, czy na Przymszy, był most. I my jeszcze zdążyli ten most przejechać i potem go wysadzili w powietrze. Tam my zostali w tym Bobrku na noc, na placu kościelnym. Tam był kościół, tam więcej fur było, co uciekali. Nie? No i na rano zaśmy jechali dalej. Uciekaliśmy dalej, aż dojechaliśmy do Alverni. Tam w Alverni zostaliśmy na noc, a tam była taka góra i my tak w tej dolinie byliśmy, takie miasteczko to było. No i a Niemcy już też byli niedaleko tej Alverni i zaczęli strzelać. To my w nocy widzieli te pociski, te leuchtpociski. Jak to leciało w ta stronę, a polskie wojsko odstrzeliwało się nazad na nich. No ale jakoś nie przyszli do tej Alverni, to wojsko niemieckie i pojechaliśmy na drugi dzień rano w dalszą stronę. Ale nie jechaliśmy na Kraków i na noc skierowali, jak się to nazywała ta miejscowość. Nie pamiętam. No, bo to tyle lot. No wiadomo. Ale w drugą stronę albo coś. Nie, tam. Jeszcze dalej my uciekali przed Niemcami. No i tam my zaś jedna noc przebyli w takim dworku. My w takiej izbie leżeli. Tam był polski dworek, nie? W takiej izbie my leżeli. A na rano patrzymy bez okno. Niemieckie wojsko na koniach stoi przed wrotami i zaglądają do tego placu, nie? No a moja nieboska mama też wyszła i widziała, że to jest nie polskie wojsko, nie? I go do nas do dzieci. Da sind die deutschen Soldaten, po niemiecku. To wojsko niemieckie to słyszało. I wiedzieli, że mama umie po niemiecku i wołali ją. Przyszliśmy ku tym wrotom i pytali się, po jakiemu po niemiecku umie. No, mama go, że ona chodziła do Deutschen Volksschule. No a skądże się są? No, aus Oberschlesien, ze Śląska. No to, ale pierunem jedźcie na zot.
Bo to jest nieprawda, co to gadają, że oczy wydłubujemy. Wydłumaliśmy wam oczy, nie. No to jedźcie nazad. No i tak dziadek Maśka zaprzonił tego burka naszego, nie? I, no i jechaliśmy nazad w kierunku. Aha, to było... To miejscowość się tam nazywała Skała. 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 I to tak z takich gór się jechało, z takich góry. A tam ci ludzie tymi furami jak jeździli, to mieli hamulce. No a nasza fura hamulca nie miała, bo to są płaskie tereny, nie? Ja. No to te... Ci ludzie to tam gadali, jak to mamy zrobić. Zawiązać linami koła tylnie, tak, że się nie obracały. Ja. Zawiązać kołami koła, że się smyczały z tej góry. Takie smykrzyły. No i tak my szczęśliwie zjechali z tej góry wielki. No i potem dziadek odprągnął te łańcuchy od tych koł, no jechaliśmy dalej w kierunku Oświęcimia znowu nazad na Brzeszcze, nie? Okej. No i co? I jak my już przyjechali, to już parę dni my tak zjechali nazad, może 3 dni albo 4, nie pamiętam. Ale to po drodze, żeście jakaś spali, albo jak to? Nie, to już na furach, bo to było ciepło, we wrześniu to było, nie? A był taki ciepły wrzesień. No i jak my już dojeżdżali do niedaleko Rojska, to jest przed Brzeszczami, spotkaliśmy naszego taty. Jechał na rowerze do Oświęcimia, do miasta. Po co tam jechał, to nie wiem. No bo był smarkaty. To tam, ci nie powiedzieli, a nie? Nie powiedzieli mi. No ale tak się to potem stało, że w Brzeszczach wymieszkali. Wojna się polsko-niemiecko skończyła. No a potem zrobili spis ludności. No i tata i mama podali, byli urodzeni, nie? Że w Niemczech za Wilusia. I potem przyszły nakazy, kto się czuje Niemcem, ma podpisywać Volkslista. No i tata... Ale czekaj, to było po pierwszej wojnie, albo po drugiej? Po polskiej wojnie, polsko-niemieckiej, 39 rok. A, okej. Jak Niemcy zaczęli tu rządzić. Ja. No i tak się zdecydowali, że podpiszą ta Volkslista, nie? No i dostali grupa swaj. Co to znaczy? Druga grupa narodowościowa. A jeszcze były grupy 3 albo 3 auwiderów na odwołanie. Jakbyś zrobił odwołanie, to jeszcze mógł dostać 3 grupa. No ale nasi tego nie robili, no bo po co, jak mieli dwójka. No i tyle na tym skorzystali, że brata Romana potem ściągnęli do Wehrmachtu. Jak już miał 17 lat, to poszedł, najpierw go ściągli do Arbeitsdienstu i był w Holandii. Jak skończył 18 lat, to go ani do domu nie puścili, i go przemundurowali z tego munduru z Arbeitsdienstu do Wehrmachtu. No i posłali go w kierunku na Litwę, do Wilna. No i tam był na obsadzie, na takim, no jak to niemieckie wojsko wszędzie było, nie? No. To on tam był na tej Litwie. A ja potem zaczął chodzić jeszcze, jak już skończył 6 lat, to mnie posłali, a nie, przepraszam, to 6 lat to jak do polskiej szkoły zaczął chodzić. Ale potem w 1939 roku polską szkołę zamkli i otworzyli niemiecką szkołę. To ja potem chodził do niemieckiej Volksschule. A do tej polskiej kiedyś to chodził? W Brzeszczach. 3 klasy, 3 lata. Ja. A 4. klasa to już zrobił niemiecko. No widzisz, a ja do 5. klasy do niemieckiej. No.
No. No i co? A jak zaczął chodzić do tej niemieckiej szkoły, to nas tam chodziło więcej. Bo tam dużo było Niemców, co przyjechali z Altreichu na obsady, na urzędy i na kopalnie za Stajgrów. I to za rozrodzinę brali. Za rodziny brali, no i to te dzieci też chodziły do tej szkoły, nie? Ja. No ale potem przyszło do Ohio, tu do Hitlerjugend. Pytali się mnie w domu, czy chcę chodzić. No, mnie się to podobało, pieroństwo. No, no, na pewno. No, mnie się to podobało. Coś się tam robi? No, ale no, zapisałem się, ale potem, że kurczę, odcierpiał za to. A coś, ale coś się tam robili w tym hajocie? No to, no, ćwiczyliśmy musztry takie wojskowe, wiesz. No i piosenki my śpiewali i Vereidigung zum Adolf Hitler. No wiesz co, to przysięga do Adolfa. No. No, to wszystko. Teraz mnie już mogą w dupa pocałować. No i co? Po tym, jak się Rusy zbliżały już, do Oświęcimia, do tego miasta, to nos ściągli do Volkssturmu. Mnie też. Wylaś miał lot wtedy? No, 16 rzek miał skończone, ale 17 jeszcze nie miał. Okej. Ściągli mnie do Volkssturmu. No i co, to my tak łazili po tej kopalni i pilnowali, żeby kto, co nie ukradł, tak już kurczę, Rusy były krok od nos. A. Ale potem trzeba było uciekać, bo Rusy coraz to bliżej, nie? No. I załadowali nos do wagonu. Takiego towarowego, tych wszystkich młodych chłopców z tego Hitlerjugend, wiesz? No i jechali my pociągiem, no tym jednym parowozem, jechali my tym torem kolejowym z Brzeszcz na Bielsko. Przyjechali my do Bielska, a ja w tym wagonie był taki mój kolega, taki serdeczny, też taki Volksdeutscher jak ja. I gadamy tak. Mieliśmy broń przy sobie, nie? Ja mu gadam, Gienek, i co? Pojedziemy na ten Vaterland, na te Niemcy. Po co tam mamy jechać? I tu, kurczę, my tu mieszkamy, nasza rodzina tu. A ja nie wiedział, co się stało. A Gienek mi gada tak, wiesz co? To wiejemy. On był trochę mądrzejszy jak ja. Ale zamki z karabinów wyciepimy. Karabiny my zostawili we wagonie, a no my zamki wyciągli, wyciepali na pole. No i my też poszli. I chodu piechty. Szliśmy z Bielska piechty przez Dankowice, przez Dankowice na Jarzowice. Bo on mieszkał w Przecieszynie. A potem on się skierował kule cmentarza w Brzeszach na Przecieszyn w prawo, a ja szedł do mieszkania na Kolodzie. Tam kajmy mieszkali. Tam kajmy się mieszkali. No, ale tam już nie było nikogo. Ale tyś tam na tej kopalni to było daleko? Albo... Nie, to z pół kilometra. Okej. No i co? Przyszedłem do domu, otwierane wszystko. Pytam się, bo tam więcej sąsiadów mieszkało w tym bloku, nie? Pytam się, kaj nasi. No, ona nie ma nikogo. Mama i siostra Aniela uciekły do Niemiec. Jeszcze zanim te Rusy tu plazły. Pociągiem. A ojca też zaciągli do tego Volkssturmu, ale go jeszcze nie ma nazwot. No i to został jak są tam na mieszkaniu. Sąsiadka ta jedna tam przyszła i go do, wiesz, synek, mama jak odjeżdżała, to mi tu zostawiła porę kur i podała, że jakbyś tak przyszedł, no bym ci ugotować jako kura, nie?
No i ugotowała jakoś kura jotozjot. A na trzeci dzień już przyszli pomieruscy. Przyszli pomieruscy, ale dwóch takich, co ja ich znał z kolonii, to oni już mieli te czerwone opaski, biało-czerwone polsko-niemieckie z tej milicji obywatelskiej. Przyszło z tymi Ruskami i powiedzieli, bierzcie go, bo to jest German. Kazali się mi oblec, pepechy na ramionach, no i idziemy do komendantury. No i co potem? Przyszliśmy na ta komendantura, a ona była na stadionie sportowym w Brzeszczach, przy kopalni. No i jak mnie tam wprowadzili do tej starszyny, a to był jakiś oficer wyższy z NKWD, to była ta polityczna policja ruska. I pytał się mnie tak, pamiętam jak dzisiaj, a ty kto? Ili Polak, ili German. A ja taki głupi powiedziałem German. To powiedział mi, jop, twoją mać, pójdziesz w Sybiru barany paść. A to był jakiś Ukrainiec, on po polsku umiał. No i potem się mnie pytał, czemu ja tak godom, że jest German, jak po polsku, w Polsce, jak mieszkał i tego. Po polsku umiałeś. No, no a ja godom, no, no, bo tak się czuję. No ja, no, niekiedy no, trzeba. Kiedy tak, to czujesz parany do Sybiru. Na Sybiru. Wy się śmiecie, ale mnie wtedy do śmiechu nie było. Na pewno. I stamtąd prowadzili mnie do gminy na Brzeszcze, na wieś. Tam w piwnicy pod budynkiem było więzienie dla tych Volksdeutscherów. No, było tam dużo ludzi już? Było tam może z 20. To nas pochytali i pozawierali. No nie wiem, wiele my tam nocy byli, dwie czy trzy, ale potem zaczął konwój uszykowany i transportowali nas. Chcieli nas transportować do Rybnika, ale że w Rybniku jeszcze się, no, jeszcze niemieckie wojsko się obroniło, trzymało się, to ino doprowadzili nas do Leszczyn. Taką miejscowość przed Rybnikiem Leszczyny. I z tych Leszczyn to już nas potem nikaj na Rybnik nie wiózli i nas transportowali piechotą do Krakowa. Do Krakowa, ja nie wiem, wiele my to szli, czy dwa dni, czy więcej, nie pamiętam. I no tam prosto na więzienia, na ulicę Buntelupich, do tego ciężkiego więzienia. To był taki, taki musterlager w Polsce. Tam byli przed wojną zamykani komuniści, socjaliści. No i tam no zawarli. Tam Brzech siedział tydzień czasu w tym Krakowie, aż zorganizowali wielki transport. I za tydzień czasu zaczęli wywozić do wagonów kolejowych. I na transport to już był zrobiony szeroki tor, bo Rosjanie mieli szerszy tor. I oni zrobili aż do Krakowa. Aż do Krakowa był szeroki tor. No i jechaliśmy do Rosji. Ja się teraz wyknę, bo się wykła, a ja teraz wyknę. Jasne. Wielu was to tak jechało? A no, wiele nas jechało, to nie wiem, ale cały transport. Cały transport. Może około 3000 ludzi. I we wagonie takie krowioki to były, ale kryte, nie? Kryte były. A to było jeszcze wtedy zima, było pierwotnie może 5 lutego. 5 lutego w 1945 roku to była zima jak jasny pierwot. No.
we wagonie te wszystkie nity, metalowe, wszystko było siłe. Aha, bo tak zimno było. Od strony tak zimno było. Był piecyk, ale czym my tam mieli grzać? No jak się jechali, no. No a roza kiedyś, to tam ciepli kącek patyka, te strażniki, nie? Na każdym wagonie była budka, no i konwój są strażni, żeby nie uciekali. Ja. To tam jakiś kawałek ciepny, albo węgla, albo patyka, tam roza kiedyś się tam poliło, nie? No i roza 3 dni nam dawali jeść, bo była kuchnia we wagonie rusko. No to taki flap sam dawali. Jaki było, było, ale było ciepłe. No było ciepłe. Ja. Jak jeszcze długo jechali? No właśnie, 2 tygodnie my jechali na miejsce. W tym wagonie krowioku. To długo, długo. No, no ale no tak, bo to się tak nie jechało bez przerwy. I no się długo z sobą byli gdzieś. Aha. Na dworcach. Ja. No i przed wojsko transporty nie. Ja. Bo to jeszcze wojna trwała. Ja. Bo kaj tam było do 8 maja. No i potem jak nas wyładowali, przyjechali my taką miejscowość. Nazywało się to Stalino. Do Donbasu. Donbas to takie zagłębie donieckie, to teraz nazywałem po polsku. Teraz się to nazywało nie Stalino, i no Donieck. Tak jak za cara kiedyś się to nazywało. Donieck. Tak, to zaś teraz uchrzcili na Doniec. Jak zlikwidowali ten Związek Radziecki. No ale ja był tam, ja tam przebywał i w tym, no to przerwa zrobimy. Nie. Ja dum. No i z tego Stalino to my szli może dzień, może półtora do takiej miejscowości Lidiewka się to zwało. Ale jak ja to pamiętam, myślę. Naprawdę. Lidiewka się to nazywało. I tam była kopalnia. Tam była szachta. Ale ona była zatopiona przez niemieckie wojska. Okay. Zresztą nie wiem, czy przez niemieckie, bo jak Rusy uciekały, to oni też to wszystko walili. No. A potem jak Niemcy uciekali, to też reszta wszyscy walili. No i ta kopalnia była zatopiona. A. To znaczy tam była woda? Woda. Wszystkie urządzenia, jakie tam były, to było... Pod wodą. To był już szmelc, nie? Ja. No, ale w tym baraku, jak się do tego lagru, jak się dostał, to ten cały czas tam do tego lagru przyszedł, nie? No i to nas potem segregowali, wiesz? Pierwsza grupa roboczo, druga grupa roboczo i dystrofik. Dystrofik to był taki, co się nie nadawał do roboty ani do kołchozu. I no porządki tam na terenie obozu robić. Okej. No a mnie zaliczyli do pierwszej grupy roboczej na szachtę, na kopalnię. Okej. No ale jak no zbadali, to on zadości w Bogu. Ustawili nos po nagu, my się musieli zebrać po nagu wzdłuż baraku, w ścianie. Do ściany braku, gryb bomb do ściany, a plecami do nich. Do tych lekarzy, nie? Niby lekarzy. A ta rusko, bo doktorka szła, miała taki Zeigerstock taki miała, wiesz? I taki no do półdupka żgała, jaki boż twardy półdupek. Jakbyś miał twardy półdupek, to do szachty. Pierwsza grupa robocza. Jakbyś miał taki większy, co ten patyk tak bardziej się tam pociskał, to druga grupa robocza. To do kołchozu. Albo i do sofozu. Sofoz to był ten... Tam były baraki, tam świnie chowali. A kolchoz... A kolchoz to było rolnictwo. 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 No ale ja dzięki Bogu, że się dostał do szachty, do kopalni, jako pierwsza grupa robocza. No i co? No? To trzeba było ich słuchać, co robić. Nie?
pierwszą szychtę, jak zjechał na dół. A co? Przecież my mieli swoje ubrania. Ja jeszcze był w tym ubraniu z tego Volkssturmu. Nie przemundurowywali nic. Jak nos łapli, tak nos wiózli. No. A Szczewiki, że miał taki, taki letnie. Halbki to były, nie? No ale to nam potem pozbierali, te lepsze rzeczy nam pozbierali, ale ancuk błahy nam ustawili. Ale dali nam holcoki, dwa holcoki. No wiesz, z drzewa, nie? No i w tym my chodzili do roboty i na dół my w tym zjeżdżali. A to jeszcze było w zimie. No to właśnie, było wiosna, no, potem wiosna. Się już zrobiła wiosna, nie? No i co? To żech tak. Dostał się do takiej roboty, bo tam nie fetrowali. No, jedni to wywozili te urządzenia górnicze na powierzchnię. A ja się dostał do takiej brygady, co my ten szlam z tej ziemi, bo najpierw woda wypompowywać, a potem ten szlam z tych chodników ładować do wózków i wywozić. Łopatami albo czym? Łopatami, no a czy łopatami my ładowali do wózków. No ale to była norma. To była norma. Teraz wam powiem, to ani nie będziecie wierzyć, że norma na jednego wojna plennego, na niewolnika wojennego, to była 6 wózków takich naładować. Ale na 10 godzin, to my nie robili 8, i na 10 godzin, bo to w czasie wojny. No to ja se dał rady z tym, te 6 wózków naładować. A taki brygadzista to była baba Rusko, to ona to potem odliczała i dawała taką kartkę, pomaga to nazywali. To jak przyszedł potem do obozu, to kto do kuchni dawał. Do kuchni dawał, a to była kuchnia, to była obsada jeszcze z Wehrmachtu. Też tam byli wehrmachtowcy. I ta kuchnia to byli Wehrmachtu i oni to tam gotowali i to żarcie obliczali i na Boga. No to ja jak zrobił norma, to dostał na 24 godziny na dobę. Kilo chleba. Jaki był, to był. Był taki konwiczniok, albo z kukurydzy chleb. Niedobry, ale no, ale się jadło. No i 3 razy dnia zupa. Też tak pieroństwo, fuła, nie fuła. No ale się jadło. 3 razy dnia zupa i kilo chleba na dzień. Także z głodu my nie umierali. A ci, co nie zrobili normy? A ci, co nie zrobili normy, to dostali 6 gram chleba. Ale 3 razy zupa też dostali. Ale no, 6 gram chleba. A cywil, bo cywile też tam robili, nie? Ci, co nie byli zdolni do wojska, chłopie, no to robili na szachcie. To oni dostawali na siebie, jak nie zrobił normy, to też dostali no 600 gram chleba, jak ten niewolnik. Ale na rodzina dostawali też 1000 gram, wiesz? No, tego chleba. No a reszta to sobie w domu ważyli, nie? No ale... Jakżeś tam długo był? Ja tam był właśnie 9 miesięcy. Potem ci przyszła taki prikaz chyba z Moskwy albo skąd, że mają szykować transport do... Bo to już tam się zaczęła tworzyć ta Republika Demokratyczna. W Niemczech katalusko cuna była. No i... Że tam mają wysyłać chorych. Wiesz? Ale skąd? No z obozu. Z obozu w Rosji. To każdy obóz został tam przyznaczony, tam 2 czy 3. Ja. 5, no zależy, nie? No. Ja miał szychta, mi tak po południu, że szychta miał.
Przyszła z tej szychty, a to jeszcze pod ruski, pod karabinem no sprowadzili, tam i znalazł od niej. Ale no potem wołali, jak my szli, no Flice, dawaj pieśni. A tym, co nas wprowadził, go hajli, hajlo. A to my śpiewali hajli, hajlo. No, ale to dzisiaj jeszcze śpiewają. No, ale to są głupstwa. Ale jak prosto, że chciał na stołówka, na zupa zjeść i ten chleb pobrać, przyszedł już na barak, a tam już zanker, sanitator chodził z taką skrzyneczką i wyczytywał nazwiska. Wiesz? No. I między innymi mnie też tak co drugi wyczytywał nazwisko, co drugi. Okej. No i między innymi Schwiller, to ja wystąpił i zaprowadzili nas no sam może z 20 z tej grupy, co by wywołał, to nas zaprowadzili do banie. Bania to była wiesz, to tak zwano po polsku weszobójka. Nie wiesz, co to jest weszobójka, no kurwa, wszy likwidować na człowieku. A, okej. Okay. Wiesz? Ja. No i wśród, no, w tej weszobójce to była w kącie taka beczka. Aha. Beczka z płynem jakimś, no z wodą. Ja. Każdy musiał skokać. Każdy jeden, co tam szedł do tej banie, to musiał skoczyć do weszobójki, a to była przeciw mędom środek. Wiesz, co to są mędy? Filzlojzy. Aha, ja. No. Musiał cały włazić do tej beczki, dupa zamoczyć, jajca zamoczyć, pachy. Ja. Tu na gęba nabrać, na oczy, czyś tu ich czasem nie miał. Nie? O Jezus. No, to nie były głupoty. I potem prosto stamtąd jakbyś wyszedł, a to już ubrania, nasze ancugi, to my musieli jeszcze powiesić na takie hoki i to poszło do pary, tam kaj para jest. Wiesz? Ja. To tak zaś para, jako była ta weszobójka. Pod kamieniami się poliło, duże kamienie i woda kapała. Wiesz? Aha. I z tego para... się robiła para i te miało zbijać. Ja. No ale mniejsza z tym zbijało to dobre. Ale co, potem się przyszło obrykać, gwizdek, obrykać się. Kurwa, mojego ancuga nie było. Oj. I no szczebiki ostały. Holcoki. No i co teraz? Ale patrzę, wisi tam jeden mundur z Maciara, z rumuńskiego wojska. Okej. Okay. Bo tam też i Rumuny były, bo oni też chytali, nie? Bo to by oni też walczyli przeciw Rusom. Prawda? No, no. Bo byk jak ten, taki osoł, no. To Wobek ten i te dwa Holcoki, dwa lewe jeszcze na dodatku. I zaś nas transportowali po tym z tego obozu, jak my już byli poobrykani, zaś nas dostali no, na pociąg. Ale to już był pociąg, co miał, to już były wagony osobowe takie, wiesz? Okay. I no ostatni wagon był taki krowiok, tak jak to my jechali tam. Yeah. I on się dostał do tego wagonu, do tego ostatniego wagona. Ale pecha. No to nie wiem, bo... No ale żeś mógł jechać. No ale mogę jechać, my nie wiedzieli, kiedy jedziemy. A nic o nie powiedzieli. O. A choćby wiedzieli, to się nie wierzył. Yeah. My myśleli, że kiedy jedziemy kurwa na Ural, kaj. Albo dali jeszcze do Kazachstanu. No, ale jak my się już zbliżali w kierunku granicy na zachód, wiesz,
To zaś tam byli tacy, te wagonie, starsi, co się orientowali na tych terenach ludzkich tam. I gadają, chłopcy, my tu jedziemy w kierunku zachodu, w kierunku Polski. Pierwsze wielkie miasto, jakie my najechali, to było Dniepropetrowsk. Tam, kiedy teraz te walki trwają. Ja, no. Dniepropetrowsk. No i co? W tym mieście, ale my już jechali bez konwojentów. Bez czego? Bez konwojentów, bez uwagi. I no był ruski dowódca, no i kucharze, nie? I kuchnia ruska. Ja. No ale to już zaś było w jesieni. No bo 9 miesięcy później, nie? No, to było w październiku. To już było zimno znowu, a wcale tam. I piesek też już był w tym wagonie, ale my już byli wtedy frajni. To tam byle co się płoty targało, jak tutaj w ogóle. Ale stoli po nocach, nie? No i kurczę, lek. Czy nie to Petrowsku zorganizowali na polach, bo stoli między polami. We wagonach buroki czerwone, cikła czerwoną. To jadalno, tak jak my to mówimy, nie? Buraczki. No, co było, to było, nie? Ale to mi to dawali do popiołu, wiesz, w tym piecku. I one się upiekły. A tu, no. Yeah. One się upiekły i to my ich jedli. Ale co po tym? Kurwa, za dwa dni Czerwony moc. Cały wagon. Czerwony moc. Kurczę. Zgłosili to zaraz do lekarzy, co się z nami dzieje. Nie. No i ten lekarz ruski przyszedł, pobadał nos, ten moc dojść. No. A coś się jedzie. No wszystko to, co nam dajecie. To jest niemożliwe, bo wszyscy w tych wagonach są zdrowi. A wy co? Jobany. Potem jeden tam go to, no. Jedli mi czerwone buroki. Aha, no, jobany. To pojedziecie z powrotem. Wagon odczepić. O, jest. Ja. Ale u nas no tak postraszył. Ale to fajnie postraszył. Ale one wtedy mnie no postraszył. Ale nos nie odpinali z tego wagonu, z tego pociągu, tego wagona. No i potem my jechali dalej już. Potem Dniepropetrowsk, potem już było takie większe miasto. To było Zaporoże. Potem już była następnie, to była Szepetowa. To już było tereny polskie, 39, przed 39 roku, to tam Polska już miała objęte, nie? To już my wiedzieli, że pojedziemy na Zot. Na te Heimat. No ale co? Przyjechali my do Łodzi, na towarowy taki, nie? No i tam już zaszły transporty na Niemcy, we wagonach. Zaś tam chytali tych fliców na roboty, wiesz, do Niemiec. A te chłopy, ci Niemcy dojechali, to mieli pieniądze ze sobą i wyciepowali marki. Wiesz, wyciepowali marki. Tak z wagonów wyciepowali. Na międzytorze, nie? Okej. Bo gadali, po co nam to w Rosji już niemieckie marki, nie? Aha. No i co? A my zaś to zbierali. Bo my jechali na te Heimat. My zaś zbierali te marki. No ale... Jak to potem było, że ja uciekł? Potem jechali na Poznań, przez Poznań. Transport przez Poznań. W Poznaniu my zaś stoli
Może na dworcu, no na takim towarowym dworcu, nie? Mhm. Na takim towarowym dworcu my stoli. Jak długo to nie wiem. Ale ja se tak myślę, no po co ja mam na te Niemcy jechać? Jak ja tu jest w Poznaniu, w Polsce. Mhm. Uciekach. Mhm. Uciekach z tego transportu. I tam na dworcu, potem już osobowym w Poznaniu, była taka placówka, bo to i te z Rusy przyjeżdżali, Polacy, co z Rosji uciekali na Zot, mm-hmm. ale co byli deportowani do Rosji kiedyś, No. A potem już wracali na Zot. Mm. Jak się to nazywało? Oni dostawali takie zaświadczenia, no. Że są zwolnieni z Rosji, z obozu, nie? No, dziadek Robert mi właśnie opowiadał, że mu tak na takiej kartce urwanej napisali, no, czy coś nie, takiego. Ja to miał, może to jeszcze uwoz jest w papierach. Może. U ojca. Aha. Ja to miał, no, placówka jakoś, no, jakoś tam placówka. Co to było napisane, że powracam z roboty z Rosji, mhm. z obozu i bo wolny przejazd. Aha. Bo się pytał dokąd, nie? Ja. A ja się pytał dokąd chcę jechać, na jaki dworzec. No wodą na Pszczyna, nie? Mhm. No i potem, że chciał jechać pociągiem, ale kaj tam. Nie dostało się, no mi no na dachy. Mm-hmm. Na dachach my jechali. I to pierdolnie wiele ludzi, każdy, kto ino się mógł, to się czepiał na bufory, na sopnie, kaj mógł, mm-hmm. żeby się jakoś dostać bliżej chałupy. No ja się dostał na dach, tam noc więcej było na dachu. No i przyjechałem aż do Pszczyny. Mm-hmm. Tym pociągiem z Poznania. Nie wiem, kiedy leciał dalej, może na Bogumin, na Czechy. Może, no. No i we Pszczynie, żech wysiadł, wiesz? Mhm. A jakech był obleczony? Mundur, rozumiesz, ten węgierski, rusko czopka, szpica, czerwona gwiazda, wiesz? Dwa lewe holcofi. No ale co, ale żył, nie? Ja. No i co? Człowiek piechty, wiesz? Człowiek piechty tu do Maśki. No bo na Brzeszce, że się już nie chciał pokazywać, nie? Ja. Człowiek piechty do Maśki i po drodze spotkałem takich znajomych chłopców, co ich znał przód z Miedźnej, co jechali w Forum. Ze Pszczyny jechali do domu. Mm-hmm. I w Świetlicach mnie dogonili, osaszeł, a oni mnie tym Forum dogonili. Patrzą, kurwa, jakiś Rusek idzie. No, chwalą mnie, że muszę siednąć. Aha. I osaszeł na ta fura. A tak plecami do nich, bo oni siedzieli, patrzyli do przodu, a ja se tak między nich na zadek. A oni się tak, no, odcofywali ode mnie. No to nic. Ja nie wiedział, nie kapnęłem się, nie? No. No ale po tym przyszedł do domu, tu do Maśki, nie? A dziadek Maśka już był. Bo dziadka Maśki nikaj nie wzięli do wojska, bo już był za stary. Ja. Ale August Maśka, ten ujek mój, już był w domu. Mhm. One go też zebrali potem do wojska niemieckiego i też go zaś się do Ruski nie woli dostał, ale on tu w Polsce był w Lagrze, też go puścili, nie? Mm-hmm. No i już też krowami worał, bo mu konia zebrali Ruski. Mm. Krowami worali z dziadkiem za stodołą pole na jesień. Mm-hmm. Nie o tak szedł po tym i są już tego, no dobre. Przyszedł do chałupy, do Maśki, a ku nim brzech tam nie szedł, nie? No. I no, babka Maśczyno byli w domu. I przywitałem się, uściskali my się i pytam się, czy nie wiem co z mamą i z tatą, ja. I z Anielą, z Romanem.
A oni mi go dają, że mama jest na górze. Sianie. Aha. No, ukrywały się. Bo Aniela z mamą, jak się wojna skończyła, siadły do cuga, jak już pociągi szły i przyjechały na Zot. Aha. Ale już też nie szły na Brzeszcze i no do Maśki. Ja. Też? I no do Maśki. No i mama się tam ukrywała, ale siostry Aniele wysznupali i chycili ją. A ona była też tym Bójdolcze Mydl. Ja. Wiesz? Ja. I też ją zawarli. A w Oświęcimiu był taki obóz, jak to kiedyś były, nie? Poloki tam siedzieli i Żydy, no. To po tym Polsce tam siedziały. No i no, gazy były już nieczynne. Ja. No. A wiela ona lotna a wtedy? Dorosła już była? Albo... No, dorosła, no ona była 6 lat starsza ode mnie. A ja, no to tak 20 coś tam. No ja miał 7. Ja miał 18, a ona... 26, 20, no. Coś takiego. No, ale... Kaziem dropli, no nie wiem, kaj. No i zaparli ją do tego Auschwitz, do tego Oświęcimia, do tego obozu. Mhm. A tata z tego Volkssturmu też jak się ta wojna skończyła, nie? Jak jeszcze wojna trwała, to się ukrywał w Mędrzyszu takich znajomych. Wiesz? U Kotasów to taka rodzina Maśków była, nie? Ja. No ale potem wybrał się do Gilowic, do swojej siostry. Ale tu musisz, dziadek, gadać na mikrofonu, bo nie będzie słychać. Nie, równie. No i wybrał się do tej siostry, do tej Aniele Piwatykowej, to była jego siostra, mężatka. I tam przebywał u nich może tydzień czasu. Mhm. I zaś tam też były tacy mili sąsiedzi, co poszli do Brzeszcz, ojca znali, nie i powiedzieli, kaj Świder się ukrył. Przyjechali po niego i też go zebrali. I zebrali ojca też do Oświęcimia, do tego obozu. Do tego obozu. A jo, u tego Maśki tak był może tydzień, może więcej. Musiałem się zgłosić na Brzeszczach. Bo jo miał zwolnienie na Brzeszcze. Nie? Ja. Ale jak to z tej Rosji, albo skąd? Ja z tej... Ja miał to zwolnienie z tego urzędu repatriacyjnego. Że mam prawo pociągiem darmo przejechać na Pszyna, a potem meldować się na Brzeszczach. Na Brzeszczach, okej. Okay. Bo tam mieszkał przez wojnę, nie? Ja. No i zgłosiłem się tam, a był tam komendant, taki trochę znajomy, co tam na tej starej na tej kolonii też mieszkał bez wojna. I on był komendantem, nazywał się Gawelek. I znał mnie i moją rodzinę znał. Ja. I napisał mi takie zaświadczenie na podstawie tego, co ja mu dał ten papier, nie? No. No i napisał mi, że obywatel ten, a ten, Świder Herbert, urodzony wtedy, a wtedy w Krakowie, zgłosił się wtedy, a wtedy na posterunku w Brzeszczach. No i to mi to nazwał, to zaświadczenie mi dał, no i ja go mam do dzisiaj. To musimy pokazać. No, ale ono jest tam u ojca. Aha, okej. Okay, okay. A ja tu kserokopię, bo chcę pokserować to wszystko. Ja. No i to tak jak się obstał. Już mnie potem nie ścigali. Nie ścigali. Za to hajoto swoje ucierpiał. A jak ty twojej babie i siostrze, wiesz, co kaj one były w Niemcach i co robiły? Ja, matka i siostra,
jak się nazywało to miasto takie zbombardowane? Dresden. O, Kaścian koło Drezna były, niedaleko Drezna. Mhm. No i tam były jako uciekinierki, nie? Jako uciekinierki. To tam też nie miały za wesoło. No, też nie miały za wesoło. No ale ci ludzie byli tacy, no, grzeczni do nich, nie? Mhm. I oni tu potem przyjeżdżali do Aniele, do ciotki. Mhm. I ten onkel Karl tu u mnie spał. No, okay. Ona tam nie miała jakaś spać, ja się już tu wybudował przecież, nie? My już tu z mamą byli i dzieci by tu mieli. I oni przyjechali do Aniele, no i... No, no i spali tu, no i gadali my jak zwykli ludzie, nie? No a... A jak długo tam były? No jak się wojna skończyła, to się brały nazad. Aha. Wiesz? Ja. Jak już było no, możliwe, że się dostaną do Polski nazad. Ja. To też pora miesięcy. No pora miesięcy na pewno. No ale jak jo, już w październiku się wjechał, to Aniela już była w lagrze. Aha, okej. Okay. No a... A mama jakoś się jej udało, wiesz, że ją nie dropli. W sianie u baczki siedziała na górze. No ja. Bele tam dostała coś do jedzenia. No tak, na pewno. No a potem tatę przewieźli. Ja potem zrobili sąd. W Wrzeszczach, nie, w Osięcimiu, w mieście w Osięcimiu, zrobili sąd pokazowy. Aha. Dla ojca, wiesz, do mojego taty. Ja. No i zarzucali mu tam byle co, nie? Zdrada narodu polskiego, wiesz, i tak dalej, nie? No i dostał wyrok. Na nieograniczony czas. Wyrok na nieograniczony czas. No i co? Teraz nie wiadomo. Rok, 5, 10, czas do śmierci. No ale potem wyszła amnestia. Wiesz, że wszyscy ci zdrajcy narodu polskiego, co nie mieli nikogo na sumieniu, że z powodu niego ktoś zginął, albo do obozu się dostał, to mógł być zwolniony, jak nie było na niego nic takiego ostrego, nie? Ja. No i taty zwolnili. Po jakim czasie? No może po półtora albo po dwóch latach, jak po tym wyroku. Ja. Jak ta amnestia wyszła. No i co, tata przyszedł tu do Maśki, bo jak go zwolnili, się musiał zatrzymać, nie? Ja. Ale zaraz się brał do Katowic, za robotę szukać. Ja. I przyjął się w Hucie Beldon. W Hucie Beldon, w Katowicach. Okay. Mm-hmm. No, w swoim fachu robił, aż do emerytury. No ja. Przyszedł wiek emerytalny, no. Przyszedł do domu i na tym się... A my już mieszkali tu, bo ta chłopaka Aniela mieszkała. To była nasza wspólna, nie? Pół chłopy było wspólnej. To my mieszkali tu. No i dziadek, rozumiesz, poszukał sobie tej roboty w Beldonie. I tam raz za tydzień przyjeżdżał. A potem jak się zestarzył, to ani raz za miesiąc przyjechał czas. No i tak to, tak się to życie ciągło, a ja też jak się musiał jakaś robotę chytać. No pożyczałem sobie rowera od Maśki i pojechałem na lędziny na kopalnię Piast. Syn stary Piast to był. Ja, no. Chciałem się przyjąć do roboty. Ale to wtedy było tak, że do dyrektora trzeba było iść. Poszedł do dyrektora, a on był tam miejscowy. Szpyra się nazywał. Ślązak. Anys.
Ty do siebie. A po jakim teraz dopiero przychodzisz do roboty, jak się już wojna tak dawno skończyła? No a ja no, w niewoli, żeby Ruska. A po jakim? Kaś był dotychczas. No wiadomo, w niewoli Ruska. A to się Hitlerowi ogon dziwił. To idź se do Hitlera po robota. Oje. No i co? Jak miał iść, jak Adelpanie było. No nie. A jechał jak prosto siadł na koło i pojechał prosto na Gintergruba, to się nazywało Zimowit. To była Gintergruba w budowie, to było rozbudowane. Nie wiem, czy to zaczyni, no ale Polska to potem dokończyła. Pojechał jak tam. A jeszcze przód. Ja bym tego nie powiedział, ale jak wyszedł ze szkoły za Adolfa, nie? Jak skończył już 14 lat, to poszedł do nauki zawodu, za ślusarza, po pani na Brzeszczach. Okej. I potem jak przyszedł z tej niewoli, jak się dostał do niewoli, bo ja był aż mnie Ruski łapły, nie? To miał ten staż pracy na Brzeszczach, na kopalni. No i co? Potem była taka okazja, żeby do cechu rzemieślniczego w Oświęcimiu się zgłosić ze świadkiem z kopalni Brzeszcze, że tam praktykował za ślusarza i tam mnie podali pod egzamin, wiesz, w zawodzie ślusarza. I zdołeś ten egzamin i miałeś tylko wek papiera, wiesz. I z tym papierem, że pojechał na ten, najpierw na Piast, a potem do Hitlera, nie było go, pojechał na Gintergruba. A tam też był miejscowy, nazywał dyrektor taki. A co to znaczy miejscowy? Miejscowy to, no, Eingewohner, miejscowy, no. Aha, no. Tam mieszkał stamtąd. Aha, stamtąd, okej. Okay. No i pytał się mnie, czy mu tak poślał, podobnął. Ruskaczek był w niewoli. No i pytał się mnie, Kaś to był, coś tam robił. No ciężko robota na kopalni, że robił za takiego ślepra. No przyjmiemy cię. Jaki masz fach, się mnie pytał. No praktykowałeś porę lot za ślusarza. A no to cię, masz taki papier, mam. Dałem mu papier, dobra, przyjął mnie. No i robił, jak na tym się mówicie. Na dole albo kraj? Nie, we warsztacie. We warsztacie. Ale też się nie chciało dziennie jeździć do chałupy, nie? Wiesz? Na kolenu kurwa. I poszedłem na kwater. Tam były chłopy z Frytku też i tam bych w nich był. No ale kurwa, ja był młody, nie? A to jak się tam baba. Wdowa. Po tym, że się tam, no to już tam pyta głupiego, no mieszkał jeszcze tam, nie? No jasne, no. Ale po tym już było tak daleko, że jo, pierdolę, ja się nie wdarzynił ze starą babą. Uciekł. Bez zwolnienia, bez niczego uciekł. I że więcej tam do roboty nie poszedł. O Jezus. Jak do domu, tam się mnie, nie rzecz robocie, nie już tam nie robię. To co, no musisz kać roboty szukać, nie? No jasne. Pojechał do Katowic na kolej. Aha. Jak się przyjął na kolej. Mhm. Parowozowni, że robił w Katowicach. Coś tam robił? No, za ślusarza. Za ślusarza, aha. No. Ale potem przyszło powołanie do polskiego wojska, bo mój rocznik podlegał oboru. No i co? Ale jeszcze jak ich robił na tej kolei, to tak byleka się po muzykach łaziło. I zapoznałem się z Antosią na muzyce w Wojszowach. No i tak się zaczęły zalety. Ja potem poszedł do wojska. Trzy lata, że był w polskim wojsku. 38 miesięcy, więcej jak 3 lata. No
w czasie wojska w mundurze mieliśmy ślub z babką. Jak potem przyszedł do cywila, to już miał tam mieszkać, bo my tam mieszkali u teściów, u babki na Nowej Warszawie. A w tej starej chałupie tam? No, w tej starej chałupie. No i tak my się to potem uznali, żeby się budować. Mhm. Bo u nich tam było dużo dzieci, nie? Ja. No i tak my zaczęli budować, aż się nam urodziły dzieci, bo chciał wiedzieć. No. Krysia albo Tereska urodziła się, jak ją miał wypadek na kopalni. A co się to stało wtedy właściwie? No jo, jak się ożenił, nie? Mhm. No to potem poszedł nazad na kopalnię do roboty. Jak z wojska przyszedł na zimowy. Na zimowy, okej. I tak bych robił maszynowym. Mhm. Ale tych robot, pieniędzy było trochę mało. Mhm. A my się chcieli budować, nie? Ja. No to się przeniósł do górniczego oddziału. Mhm. Co to znaczy? Do wydobycia węgla. Okej. Okay. Mhm. Mhm. No i robiłeś tam za wrębiarza. To była taka sama maszyna. Ale ojciec to wiedział, co to jest wrębiarz, ty na pewno nie wiesz, wiedział. Nie. To była taka maszyna, co robiła srum we węglu, we ścianie, kopała węgiel. Taki kombajn choćby. No taki, taki pierwszy, to jeszcze nie był kombajn, daleko do kombajnu. Ja. Ale coś podobnego. Ja, I no zrobiła się taka szpara w węglu. No i potem chodzi górnicy, wiertali dziury, materiał wybuchowy strzelali i to tam spadło. Spadło i no i ci to wybierali, ładowali na przenośniki. Ja. No ale to było tak, że te ociosy nie były równe. Trzeba było to klinować te ociosy, żeby same nie spadowały, nie? Ja. No i ja tam poszedł pod ten ocios, wziął klin, pyrlik i wbił tam i ta cichura przyszła na mnie. Wow. A ino tam chłopcy, ino widzieli, co się robi, bo tam było więcej ludzi, nie? Ja. No i powiedziałem, Herbert, uciekaj. I on zdążył ino prawą nogą przeskoczyć. Ja. A lewo już mnie leciło na przerzęsiku i węgiel mi przyszedł na kolano. No jak był wtedy w szpitalu w Katowicach, to urodziła się Krysia, a mama, Tereska, przepraszam. Tereska. Krysia się już urodziła na Nowych Bolszowach też, ale to ja już był w domu, nie? No i, no i takie to czasy były. Już to wtedy, teraz, to wtedy, że się już, budowaliście się już wtedy? Albo jeszcze to... Ja, jak się Krysia urodziła, to my już budowali się. No a reszta to ci już nie będę godło. Ja, no dobra. Prawie tu godzina 13 minut. I bardzo było interesujące. A reszta się potem mogę tych młodszych spytać. No to dziękuję bardzo, dziadek. Ale czekaj, no a bo jeszcze więcej. Jak chodź, wiele jeszcze bym do picia. A no to dobra. Jak może jeszcze jakieś... No pewno, że bym. To jedziemy dalej. Krysiu, albo wiesz, Georg. Riad. Albo Riad po tym wypadku, to poszedł do komisji, nie? No i zrobili mnie niezdolnym do pracy na dole. I zaliczyli mnie do trzeciej grupy inwalidzkiej. Aha. Ale na powierzchni mogę robić. I mogę robić na powierzchni. No to zaś poszedł do kolejowego na powierzchni, do oddziału kolejowego na powierzchni. Yeah. Tam ich robił w parowozowni. Zaś Lusarza. Ośmiu lożek tam robił. Zaś Lusarza. W tej parowozowni. Ale my się chcieli zbudować z mamą, nie? No właśnie. No i co? Tak my się z ojcem moim z tatą umyślili, żeby zrobić presa do gliny, do cegły. Okej. Okay. Wiesz? A ja miał możliwość na kopalni w tej parowozowni to robić. Po szybkie. Z materiału kopalnianego, bo zrobił wniosek na kopalnię do dyrektora. Ja.
i pozwolił mi, ale poszły chciel. Ja. No i materiał zapłacić po tym. Mhm. Ale żeby się dowiedzieć, jak to powinno być, to chcę pojechał do Mikołowa, bo takiego miał tam znajomego z wojska, co w tej cegielni tam robił w Mikołowie. Pojechał do niego, żeby tam chciał obejrzeć, jak to taką maszynę wygląda. Ja. No nie wiedział. Nie? No nie, no. Bo oglądał, jak się to tam... No i potem rzekł, powiedział ojcu, ja mogę zacząć, bo wiem, jak się to będzie działo. Mhm. No i zrobił jak tam presa do tej cegły. Jak to funkcjonowało? Bardzo fajnie. Jak to funkcjonowało? Najpierw było trzeba glinę nakopać, tam Andrzej teraz wybudowany jest, wiesz? Tam nazywali cegielnie, ale... Mhm. Tam dziury my kopali, dziura kopali. Ta glina leżała z pół roku. Aha. Na drugi rok my się dali do roboty. No ale w jakiś sposób to tak było, Krzysiek. To było tak, choćby flash maszyna, wiesz? Taka sznyka. Ja. No. A na silnik elektryczny. Mhm. Przekładnia 1 do 20. Że ta sznyka pomału mi się kręciła. Ja, żeby miała więcej siły. No. A ten bucznik to był taki na szerokość cegły. Mhm. I tak był zrobiony z drzewa. Był zrobiony z drzewa. Karby, a na tych karbach była blacha na nocach. Mhm. I na tych też karby. I że tu woda wychodziła. Mhm. Mhm. I do tego bucznika szła woda. Jak teraz ta glina przyszła do tego bucznika, taką upresowano już fest, ja. No to wychodziła forma cegły. Mm-hmm. Tak chowa cegły, no surowo. Ja. No to zaś byli chłopcy nam zatrudnieni, odnosili te cegły na takich nosiłkach. Mm-hmm. Tam 10 czy wiele tych cegieł tam wlazło bez dwóch, podnosili to pod taką szopa. Mm-hmm. Szopa była zrobiona, dach ze słomy, no i tam to schło, tak sztabkę układało się, i to schło, aż ona była całą białą. Jakbyś ją szepnął, jakbyś słomą, to nie śmiało nic być surowego, ino białą. Ja. No i potem dopiero się układało piec, taki polowy. Mm. To zaś trzeba było przywieźć węgla. Miał węglowego, a to takiego chłopa, że w sprytku najął, co umiał te piece układać taki. Mm-hmm. No, narobiliśmy pierwszy raz 20 tysięcy tych cegieł. Mm-hmm. No a mama, babka, moja babka, jak ja szedł do roboty, to ona biloka glina kopała. Mm. Jak szedł z roboty, to już było coś nakopane. No i tak my się tłukli z tą biedą, aż my te cegły narobili. Mm-hmm. Ona potem wyschła ta cegła 20 tysięcy w jednym roku. Ale się źle wypoliła. Mm. Połówka musieli nas odciepnąć do dziury. Mm. Byliśmy zmuszeni drugi raz cegła robić. Bo tego było mało przecież, nie? Ja. No ale jak już potem wprawie nabrał do tej cegły, do tego robienia, do tego suszenia, to my jeszcze zrobili 40 tysięcy, a 10 tysięcy było. Ja. Z tego poprzedniego razu cegła się wypoliła fajnie. Jeszcze Anieli siostrze dał tej wypolonej cegły na ten chleb, co tam mieli. Ja. Już go też nie ma. No i jak my teraz cegły mieli, to będziemy piętrowy budować. Będziemy budować piętrowy. Ja. No. I to potem przywieźliśmy kamienia ze Ścierniów, z Bopieniuka. Tam były kamieniowki. Kamienie, no Bopieniuki, nie? Ja. Woziłek tu z auto, bo auto jeździło. No i upoliliśmy okna. Wiesz? Ja. No i budowaliśmy opa, ostało.
No i na tym się skończyła cała opowieść. Co ci byla więcej dodał? My się z babką wadzili, bo i to było. No, no bo to powiedział, że nie. Mama jeszcze opowiadała, że MZ-a żeście mieli. A, jeszcze ci... No, nie widziałeś tego zdjęcia? Ja jakieś tam zdjęcie pamiętam. No, no mama, pieronie. Jeszcze jest Krysia, Tereska. I ją na motorze, na zdjęciu, jak się w rublach wydawała ta dziołcha. Nie, to ja pamiętam to wesele. Pamiętasz? No ale to już jest koniec teraz. Dobra. Nie? Wyłącz diabelstwo. Dobra, to dziękuję bardzo. No. Chyba, żebyś jeszcze chciał powiedzieć, jak se pierdna, albo co nie. No ale teraz ja ci powiem, że ja sum, jest mi źle. Babki nie ma, wiesz? Wiadomo, no. Ja ci powiem, Richard, jeszcze teraz wieczór, jak patrzę na telewizor, babka przeważnie tu na to przenerywała, to jeszcze oglądam się w prawo, czy jest. Nie zawsze, ale... Niekiedy. No tak, na to pewno. Jest. Dobra. Mam znajomości. Mam jeszcze znajomą taką mamę, co my zanim z Antosią my się poznali, to ja z nią chodził. Jeszcze na jakby przed zimowitym, przed zanim my mamy poznali, nie? To ona tu mieszkała na Frytku, Marta jej na imię było. Wydała się po tym i mieszkała w tym, w Siemianowicach, nie w Siemianowicach, w Ligocie mieszkała. I jest znowu, no i teraz bez telefonu tego domu kontaktujemy się. No czemu by nie? No, jasne, super. Mamy już nie ma, no co? Ja adres albo telefon. A tu tak z rodziny mi powiedziała, że na cmentarz Urzech był, że na cmentarz do mamy, a ona szła z cmentarza i go do pani świer, mam zrobienie dla was. Pytam się, a od kogo? A przypomina ciebie sobie jeszcze taką Marta. No, tak się kopnę do pewno, moja liba, pierwszą miłość. Ja mogę to pozdrowić, bo znowu. Mówię, no to dobra, pozdrowiam też. No. Powiedz, że jak jest w to możemy się spotkać. No i dała mi numer telefonu do niej. Zadzwoniłem do niej, no i pogadaliśmy. Teraz jak była trzecia rocznica śmierci mamy, to ją zaprosił. No bo co? No to kogoś musi zaprosić. No przyjechała, bo ona tu była wnuczkę na Gilowicach. Przywiozła ją ta wnuczka, spotkaliśmy się z tą Martą w kościele, bo ona przyjechała ją do kościoła, ją przywiozła. Ale wiesz, ja wam powiem, ja jej nie poznał. A ona mnie też nie. No, ona mnie też nie. Ale ja jej powiedział bez telefonu, kiedy była autem stał, nie? Ona szła do kościoła, ja już tam siedział, widzę jakoś baba. Córka ją prowadzi, ona się chyciła tak za rękę. Tak, no, ale ja nie poznał, że to ona. No nie. Ale ja, psza się skończyła, środek do auta i czekał, nie? I czekam, a już wszyscy ludzie wyszli, a moja liba nie ma. Ale szła tam właśnie, potem przyszła ta, co mi ten numer telefonu dała, nie? Przyszła ku mnie i ja się ją pytam, Marta nie przyjechała, a on patrzy na mnie. A to tam idzie, z kościoła dopiero wychodziły. Aha. No, wtedy wiedział, że mucha się wykupiać. Jak się nie przyznał, że ją nie poznał. No, takie jest życie, ludzie. Jasne. Młody człowiek, no inaczej. No właśnie. Potem pojechaliśmy na obiad do Grzaby, do tej restauracji. Ale to cała rodzina zaprosił i oną też. No i na tym się nasza znajomość niby przerwała.
Roza, kiedy tam zadzwonia do niej, Marta, żyjesz, to jeszcze, no, żyja, a ty żyjesz, no też żyja. No i dobre. Dobra, to dziękuję bardzo, dziadek. Więcej wam już nie powiem nic. To na razie. Nie możesz to dziękować, chłopie, bo ja ci powiem, Richard, mnie to nawet cieszy, żeś to tak zorganizował. Mm. No. Fajnie. Dobra, na razie. Jeszcze przetłumaczyć na niemiecki albo na angielski i do internetu. No, bo wszyscy, co słuchają tego, nie, to wszystkie inne są po angielsku, ale ja to jednak przepiszę na angielski, że jakby ktoś chciał sobie przeczytać, to będzie mógł. A po polsku? Będzie oryginał, nie? Oryginał. Ja. Będzie szło słuchać po polsku, a potem jak ktoś nie umie po polsku, to może przeczytać po angielsku. Dobra, to kończymy. Jezus Maryja. Dobrze, żeś to tak cicho powiedział. A dlaczego? A no. No to ja, Gryskot. Ja, Gryskot. No, cześć.